Dzień dobry dziewczyny, ja się witam z wami z ogrodu pięknego. Słuchajcie, trochę roboty przy ogrodzie, tutaj pod spodem, widzicie, będzie taka płytka jakby drewniana, ona tutaj jeszcze będzie pod spodem oczywiście usypana takim kamieniem, żeby tutaj błota nie było pod spodem, bo tu pod tą huśtawką zazwyczaj jest, dziewczyny, tak mocno wydeptane, ubite, więc żeby tak ładnie było. Tutaj, słuchajcie, pod namiotem jeszcze mnie czeka troszkę takiego jakby lekkiego przemeblowania. Tutaj w róg tego namiotu zamówiłam taką sofę ogrodową, o tak, z poduchami. Myślę, że ona jutro będzie, bo z tego co widziałam, powinna być jutro. Więc tu wtedy pójdzie troszeczkę tu. Te donice duże, które były z kwiatami, one po prostu będą przeniesione tutaj, nadsypane trochę właśnie kamieniem, żeby one sobie leżały tutaj. Tu będzie trochę więcej miejsca. Będę zamawiała takie lampki, taką girlandę jakby właśnie pod ten namiot. Tam będzie w rogu ta sofa, więc o, takie cztery kocyki nowe zamówiłam, bo tamte, powiem wam, że dużo rzeczy wyrzuciłam tutaj z altany. Tak, do tej altany. Jeszcze, słuchajcie, zamówiłam do tej sofy tutaj taką kapę, żeby to ładnie przykryć. No ta sofa to jest skórzana, powiem wam, że ona ma trochę lat. No i ona sobie tak tu leży, bo czasami przyjeżdża prababcia dziewczynek i tutaj sobie drzemie, słuchajcie, w lecie. Odpoczywa taka starsza kobita, więc niech sobie odpoczywa. No trochę, widzicie, tutaj takiego porządku zrobiłam. Tutaj mam jeszcze jakiś zapas mały chemii z enzym, basen. Tutaj widzicie, że na tym kamieniu, słuchajcie, mech. No, normalka, nie? Skrobałam. Jeszcze mi zostało, słuchajcie, do posadzenia. Posadzimy troszkę kwiatków. Kupiłam dwie ładne lawendy, zaraz wam pokażę. No i tutaj tak to wygląda. To jest raczej taka, słuchajcie, graciarnia. No tutaj zawsze leżą jakieś kosz z zabawkami, także no to już nie będzie to, co kiedyś. Kilka lat temu we vlogach wam pokazywałam, jak tutaj dziewczynki miały fajny kącik zrobiony, no ale one już są za duże i one tu praktycznie nie siedzą, ale dobrze, że taka altanka jest, słuchajcie, i zawsze na sezon jesień, zima, tutaj chowamy wszelkie rzeczy i owijamy tą altanę folią, żeby tutaj się nic nie dostawało, ale słuchajcie, coś wam chcę pokazać. Dwa lata temu kupiłam w Biedronce taki, o widzicie, patyczek, o coś takiego to było, to jest magnolia i obawiałam się, że nic, słuchajcie, z tego nie wyrośnie, a w tym roku, zobaczcie, a w tym roku pięknie, słuchajcie, kwitnie kwiat. No me serce to się po prostu raduje, piękne to jest, także podejrzewam, że będzie tego jeszcze więcej. Rosło tutaj, gdzieś zaczyna coś, słuchajcie, lawenda wypuszczać, no i ten rondodendron, czy jakoś, słuchajcie, nazywa, zaczął puszczać kwiaty, w tym roku będą kwiaty, także no bardzo się cieszę. Truskawki, aktualizacja, słuchajcie, kupiłam truskaweczki już chyba z 2 tygodnie temu i proszę bardzo, będzie miała Antosia truskaweczki, tak, tak sobie rosnąć będą, także mam nadzieję, że wykiełkują. Tutaj też nowe donice i nowe kwiaty, słuchajcie, patrzcie, jak ptaki osrały, to muszę to wziąć i wyszorować, słuchajcie. Bo w sezonie na zimę tutaj zawieszamy pod tym balkonikiem, słuchajcie, kulki takie właśnie dla ptaków. No i one tu po prostu, o, proszę bardzo, osrane. No i tak pięknie wygląda. Mam nadzieję, że w tym roku będzie więcej winogrona, bo w zeszłym roku coś się podziało i tego winogrona praktycznie, słuchajcie, nic nie było. Także pięknie, pięknie. No i co? Jeszcze tutaj chciałabym coś fajnego zrobić, ten kącik na tym balkonie, żeby to ładnie wyglądało. No pięknie. Dzisiaj jest po prostu przepięknie. Pogoda cudowna. Kocyki kupiłam, 4 takie kocyki w Action. 2 szare i 2 takie właśnie miętowe. Tam do ogrodu pod namiot, jak będziemy palić grilla. Takimi kocykami się fajnie zawsze przykryć. I kupiłam wczoraj, słuchajcie, w
biedronce, kury tam się tuką, dwa takie kwiatuszki lawendy, także też sobie je gdzieś wsadzę i wzięłam jeszcze w Action ostatnio właśnie taką świeczkę, o zobaczcie, no ja powiem Wam, że myśmy swego czasu robili świece o zapachu citronelli, między innymi właśnie do tych boksów, dziewczyny, nie wiem czy pamiętacie I Love Boxy, ze mną przy współpracy I Love Box i ja, mój box autorski, i tam robiliśmy właśnie świecę citronella, to w ogóle nie pachnie, ale chciałam właśnie taką jedną świeczkę właśnie na balkon, żeby ładnie się paliła i ładnie wyglądała, bo o te tutaj to już słuchajcie, no zakurzone, muszę ją umyć i ona sobie tak po prostu ładnie stoi, żeby po prostu słuchajcie, ładnie wyglądała, no i to też muszę troszeczkę tu poprzemywać, żeby to ładnie wyglądało i przyjemnie, także o, taki widok z balkonu. No, te firanki, słuchajcie, zostały tu na cały rok. O, tu jest właśnie druga lawenda, także muszę je gdzieś ładnie wsadzić. I już odzywam się do Was, dziewczyny, z tej strony. Czekajcie, postawię sobie Was. Z tej strony już się odzywam i muszę Wam powiedzieć, że muszę sobie zrobić coś do jedzenia, coś na śniadanie, bo jeszcze, słuchajcie, nic nie jadłam. Ciemno, to może zapalę. Robiłam dzisiaj live'a na YouTubie, tutaj. Nie wiem, ten vlog będzie, dobra, zaraz, mamy poniedziałek, ja zaraz opublikuję makijaż ten kolorowy, a jutro, czyli we wtorek, będziecie widziały tego vloga. I co Wam chciałam, dziewczyny, powiedzieć, że nie robię więcej live'ów na YouTubie. Jakoś tak, nawet tego live'a, słuchajcie, nie zapisywałam. Tego live'a zrobiłam na YouTubie dla kilku osób, które mnie o to prosiły w wiadomościach prywatnych. I w sumie te chyba trzy osoby już zdecydowały, że zakładają też Instagrama i widziałam, że już pozakładały, więc live'y będą się odbywać na tym, na Instagramie. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim na Instagramie już kojarzę mniej więcej miniaturki Was, kojarzę Was tak, bo rozmawiamy często prywatnie na Instagramie. Na YouTubie oczywiście, tak jak myślałam, pojawiło się kilka troli, jakieś w ogóle nie wiadomo skąd teksty, zbereźne i tak dalej, więc słuchajcie, no po co człowiek ma się denerwować, po co człowiek ma w ogóle widzieć jakieś głupie komentarze i tak dalej, więc zostajemy przy transmisjach poniedziałkowych na Instagramie. No, ja tutaj, słuchajcie, zrobiłam sobie multivitaminę, aha właśnie, ostatnio jeszcze też kupiłam sobie taką fajną szklaneczkę, w Action widziałam, że są, w Sinseju są podobne właśnie takie szklane na kawę mrożoną, ale teraz zrobiłam sobie tutaj multivitaminę. Ja, dziewczyny, zażyłam już z rana suplementy diety. Chciałam Wam powiedzieć, że w Noble Health bardzo fajny zestaw jest. Get Slim Shape i Go Detox. Ja wielokrotnie Wam wspominałam też o tym suplemencie, że on rewelacyjnie wspomaga funkcje trawienne. Bardzo fajnie też działa na wątrobę. Korzeń mniszka lekarskiego też świetnie, dziewczyny, działa na świetnie działa, wspomaga właśnie funkcjonowanie układu moczowego, także to jest taki bardzo fajny zestaw, dziewczyny, dla osób, które są aktywne fizycznie, które na przykład chcą się poczuć lekko, świetnie wspomaga funkcje trawienne, przemianę materii, pobudza metabolizm, właśnie Get Slim Shape, i on jest teraz aktualnie na Noble Health, dziewczyny, w ofercie takiej w zestawie, czyli Get Slim Shape i dodatkowo do wspomagania właśnie funkcji trawiennych ten Go Detox do oczyszczania też organizmu, także zostawiam Wam linka na dole. On jest na promocji, więc on nie wchodzi na mój kod rabatowy, ale na przykład jeżeli chcecie sobie dodatkowo coś zakupić, powiedzmy na przykład Hydrodren, który też Wam ostatnio na Instagramie pokazywałam i przypominałam o nim, że to jest naprawdę rewelacyjny suplement diety, jeżeli chodzi o pomoc w usuwaniu wody z organizmu. Właśnie jak rano wstajecie i czujecie, że jesteście takie opuchnięte, na przykład macie opuchnięte dłonie, nogi, słuchajcie, no to Hydrodren bardzo fajnie będzie wspomagał to usuwanie wody z organizmu. Tutaj też mamy właśnie mniszek lekarski, pietruszkę, pokrzywę. Mamy też, dziewczyny, magnez, który się też wypukuje podczas oddawania moczu, nie? Także to Wam też polecam. To możecie sobie wpisać kod siarka85 i macie minus 20% na nieprzecenione suplementy. Ja już sobie suplementację wzięłam, więc teraz pasuje, dziewczyny, zjeść jakieś śniadanie. Pranie jedno zrobiłam, naprawdę tak się mega pozytywnie dzień zaczął, bo pięknie słońce świeci i powiem Wam, że naprawdę mi się chce siedzieć na ogrodzie.
Ostatnio dostałam od mojej Kasi, która jest przedstawicielem handlowym, taką przyprawę, która jest nowością. To jest ten taki fix, wiecie, mega serowy mac and cheese. Jestem ciekawa, czy Wy lubicie takie przyprawy, w sensie te fixy serowe, bo ja z Knora powiem Wam, że uwielbiam ten cztery sery z brokułami albo cztery sery, no takie serowe, uwielbiam do makaronów i dzisiaj będę miała chyba, mam ochotę wypróbować sobie to. U mnie Lena i Antosia bardzo lubią takie makarony, więc sobie spróbujemy. Ja oczywiście dodam od siebie tam może jakieś, nie wiem, kawałeczek boczku albo czegoś, więc sobie zrobię to, a tak to w sumie to nie wiem, co dzisiaj ciekawego będzie. Dobra, dziewczyny, uciekam na razie, odezwę się do Was później, we vlogu, kontynuacja, no i w międzyczasie, jak będę jadła śniadanie, to opublikuję Wam właśnie ten filmik z kolorowym makijażem. Dziewczyny, kończymy vloga. Słuchajcie, jest dzień kolejny. Tak znowu rozwaliłam troszkę vloga w czasie, ale muszę Wam powiedzieć, że po prostu poległam dzisiaj składając tą sofę ogrodową i ona czeka po prostu, słuchajcie, na mojego Staszka, aż on to zrobi. Więc ja teraz, słuchajcie, zmywam sobie makijaż. Mam ochotę już zmyć to, włosy spiąć, słuchajcie, zaczynać majówkę na takim relaksie. I dzisiaj chciałam Wam troszkę więcej powiedzieć o kosmetykach, które testuję już jakiś czas. Ja już o nich Wam wspominałam, dziewczyny. Mowa jest tu o kosmetykach marki Awesome Cosmetics. Proszę bardzo, to są te kosmetyki. Kosmetyki, dziewczyny, na bazie naturalnych składników. Oczywiście polska marka. Ja Wam muszę powiedzieć, że ja bardzo, ale to bardzo kibicuję polskim markom, które wypuszczają naprawdę bardzo dobre produkty do pielęgnacji i się bardzo cieszę, że coraz więcej marek na naszym rynku takich się pojawia, które są również doceniane przez klientów, przez konsumentów. I dziewczyny, dzisiaj zrobimy sobie taki demakijaż i pielęgnację. Ja tutaj testuję już jakiś czas tą serię właśnie taką przeciwstarzeniową. Na stronie Awesome Cosmetics, dziewczyny, macie dostępnych po prostu jeszcze wiele innych produktów, jeżeli chodzi o pielęgnację. Bardzo kusi mnie z tej marki esencja nawilżająca, taka tonizująca i zastanawiam się, czy sobie jej nie zamówić. I dziewczyny, tak, jeżeli chodzi o kosmetyki, które ja mam i które używam, przede wszystkim płyn micelarny, przede wszystkim też muszę zaznaczyć, że te buteleczki w tym ciemnym szkle po prostu wyglądają luksusowo, dziewczyny. Ogromny plus właśnie, że to jest szkło matowe i ciemne i przez to, że to jest matowe szkło, to zawartość właśnie kosmetyków po prostu nie psuje się, nie ma ingerencji światła i wszystko jest tu ładnie zabezpieczone. Płyn micelarny, jego możemy używać na dwa sposoby, albo dziewczyny pryskać całą twarz, albo tylko na wacik. Ja dzisiaj to zrobię na wacik z tego względu, że ja jeszcze nie chcę zmywać sobie, dziewczyny, brwi. Jeszcze jedziemy do sklepu, ale tak sobie pomyślałam, że już po prostu mój makijaż twarzy przez te składanie mebli na ogrodzie nie wygląda, więc sobie użyjemy go. Przede wszystkim tutaj ta esencja, ten płyn micelarny jest, dziewczyny, na bazie aloesu. On, zobaczcie, zostawia taką jakby piankę i to, co bardzo jest ważne, to przez to, że tutaj dziewczyny są... Przez to, że dziewczyny tutaj są składniki naturalne, to ten płyn micelarny może mieć taki, nie musi być konkretnie przezroczysty, tylko delikatny kolorek może mieć. Dlatego tak bardzo ważne jest, dziewczyny, wstrząśnięcie tego płynu micelarnego przed użyciem. Zobaczcie, jak schodzi. Naprawdę rewelacyjnie domywa, dziewczyny, makijaż. I ja muszę Wam powiedzieć, że ja w swoim otoczeniu, wśród swoich koleżanek, mam też mnóstwo dziewczyn, znajomych, które właśnie do demakijażu używają płynów micelarnych. Powiem Wam szczerze i też już Wam wspominałam całkiem niedawno, że ja raczej płynów micelarnych unikam ze względu takiego, że one bardzo mocno jakby podrażniają moją skórę. Tutaj przy tym płynie micelarnym nic się takiego nie dzieje, przez to, że na drugim składzie mamy tutaj, dziewczyny, aloes. Ja to naprawdę bardzo doceniam, że on mnie nie szczypie. Dostało mi się do buzi. No i dziewczyny, tak jak to bywa przy płynach micelarnych, oczywiście po takim pierwszym demakijażu,
pamiętamy, że musimy zmyć naszą twarz wodą w drugim kroku. Więc ja sobie teraz pójdę umyć tą twarz wodą. Wszystko pięknie się domywa. No i przejdziemy do pielęgnacji. Ja już sobie, dziewczyny, zmyłam wodą resztki właśnie tego płynu micelarnego. Każdy płyn micelarny domywamy wodą. Pamiętamy o tym. No i teraz przechodzę do takiej pielęgnacji. Powiem Wam, że popołudniem coraz częściej właśnie, coraz szybciej zmywam makijaż i nakładam sobie pielęgnację. A te kosmetyki ja już testuję jakiś czas i muszę Wam powiedzieć, że ja je uwielbiam przede wszystkim w pielęgnacji takiej wieczornej. Serum anti-aging z witaminą C i kwasem ferulowym. Kwas ferulowy to jest jeden z takich kwasów o takim bardzo mocnym działaniu anti-aging, czyli przeciwstarzeniowe, przeciwzmarszczkowe, a witamina C zawarta między innymi właśnie w tym serum, dziewczyny, rewelacyjnie rozjaśnia naszą skórę. Działa antyoksydacyjnie. Również działa przeciwzmarszczkowo i tutaj mamy takie w takiej ciemnej właśnie buteleczce zamknięte samo dobro. Ja Wam powiem, patrzcie, to jest takie płynne, widzicie, że to jest płynne, ale ja Wam, niech Was to nie zmyli, dziewczyny, bo to jest bardzo, bardzo treściwe. I to, co pamiętamy, ja o tym też Wam wielokrotnie wspominałam, że dziewczyny, produkty pielęgnacyjne, które nakładacie na twarz, przeciągajcie na szyję i na dekolt. Szyja, dekolt najprędzej, tak samo jak i na dłoniach, pokazuje nam pierwsze oznaki starzenia. Tutaj ta skóra jest bardzo cieniutka, więc tutaj na szyi i na dekolcie no szybko widać oznaki starzenia. Więc wszystkie produkty pielęgnacyjne, dziewczyny, które nakładacie właśnie na twarz, również przyciągacie na szyję i na dekolt. Dbamy o tą okolicę. I co Wam mogę powiedzieć? To, co się pierwsze rzuca w oczy po nałożeniu właśnie tego serum, ono zostawia taką barierę, taką fajną ochronę. Fajna ta skóra jest taka, dziewczyny, bardzo mocno, widzicie, świetlista. I ja Wam muszę powiedzieć, że ja zauważyłam, że to bardzo fajnie napina skórę. Ja w takiej pielęgnacji typowo przed spaniem, po tym serum, lubię nałożyć sobie jeszcze taki konkretny, treściwy krem. Jeżeli macie cerę suchą, wrażliwą, delikatną, to są jak najbardziej, dziewczyny, też kosmetyki dla Was, ponieważ tutaj mamy na dobrą sprawę same składniki naturalne, bardzo dobry skład i taką wisienką na torcie, domknięciem właśnie wieczornej, popołudniowej pielęgnacji jest, dziewczyny, krem pod oczy. Ja się z kremami pod oczy przeprosiłam już jakiś czas temu. Dbam o tą okolicę pod okiem, bo tutaj jednak faktycznie skóra jest bardzo cieniutka i tu też potrzebujemy specjalnego i takiego bogatego składniki aktywne traktowania naszej skóry właśnie takimi produktami. I tutaj w Awesome Cosmetics krem pod oczy anti-aging dołączony jest taki patyczek, taka szpatułka, co jest bardzo dużym plusem. Krem jest bardzo, bardzo wydajny i to, co zauważyłam, to on jest, widzicie, taki bardzo też w konsystencji delikatny, leciutki, ale niech Was to nie zmyli, bo on jest tak nasączony składnikami, dziewczyny, aktywnymi, że jego po prostu, popatrzcie, ciężko smarować. On jest po prostu bardzo, bardzo wydajny. I tutaj mamy też witaminę C, która fajnie uelastycznia naszą skórę, napina i też działa właśnie bardzo ładnie rozświetlająco, więc w takiej pielęgnacji i porannej, jak najbardziej, jeżeli lubicie takie bogate kremy w pielęgnacji porannej, to jak najbardziej ten krem możecie sobie nałożyć. Ja Wam muszę powiedzieć, że ja uwielbiam te kosmetyki stosować właśnie na wieczór. Teraz co prawda jeszcze mamy wcześniej, ale już po prostu moja skóra potrzebowała zmycia makijażu i podarowania jej mnóstwo fajnych składników aktywnych. Ja oczywiście linka Wam do tej marki zostawię na dole. Zerknijcie sobie, bo naprawdę asortyment jest bardzo fajny i ciekawy. Bardzo mnie kusi ta seria niebieska, taka mocno nawilżająca i zastanawiam się, czy nie zamówić sobie jakiegoś kremiku, żeby tak właśnie, albo właśnie, może, no nie, może faktycznie te niebieskie, one są chyba takie troszeczkę delikatniejsze, wydają mi się, no nie wiem, nie testowałam. W każdym razie zostawiam Wam linka do tych kosmetyków na dole oczywiście. Dajcie mi znać, dziewczyny, czy znacie markę Awesome Cosmetics. Ja oczywiście mam... Ja oczywiście bardzo się cieszę, jak mam możliwość testowania nowych produktów. I tutaj zaznaczam, że i do każdego wieku to są dedykowane kosmetyki.
Im wcześniej zaczniemy stosować kosmetyki przeciwstarzeniowe, tym lepiej, dziewczyny. Lepiej jest zapobiegać niż leczyć, więc to jest właśnie seria taka typowo przeciwstarzeniowa. Bardzo ona mi się fajnie sprawdza, bo faktycznie widzę, że ta skóra jest taka mocno odżywiona i fajna, napięta rano. Zresztą zobaczcie, jak ona tutaj, no, widać to takie napięcie. Naprawdę, super mi się ona sprawdza. Ja uciekam, dzięki Wam za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziłyście dzisiaj ze mną czas. Uciekam do ogrodu, próbować składać znowuż tą sofę ogrodową.